Cześć, ja jestem Ciepli Worldbeard i dzisiaj omówimy sobie patch 2.4. Zobaczmy, co nowego dla nas przygotowali. Nowy Heroes, Batiste, ma ksiejący panikę wśród wrogich oddziałów, ale nie będziemy o nim za dużo gadać, bo zrobię do niego osobny filmik. No i co to za update bez nowych skinów? Tym razem skiny otrzymali Black Feather. Flicker. Sav. A także dostępny jest teraz skin do Taki, Night Shadow Taka, który nie był dostępny przez dosyć długi okres. Zmniejszony został damage do Stormguard Banner. A także do Stormcrown. Zobaczmy zmiany na bohaterach. Adagio skill B zmniejszony dodatkowy damage od mistycznego ognia. Baron skill B zmniejszona szybkość i cooldown od podstawowych ataków. Black Feather zwiększona szybkość podstawowych ataków na wszystkich levelach. Flicker, pasywka, jeżeli flicker jest w krzakach, to niewidzialność już nie znika. Ulti, bohaterowie mogą odnowić straconą niewidzialność, a czas stworzenia został zwiększony. Koszka skill B, zmniejszony damage od dwóch podstawowych dodatkowych ataków. Fortress skill A i B, zmniejszony damage na wszystkich levelach. Lyra pasywka, zmniejszony damage podstawowych ataków. Idris pasywka, zmniejszone zapotrzebowanie Crystal i Weapon Power dla aktywacji, zwiększony damage od podstawowych ataków pod Crystal Power. Reim, zwiększona szybkość przemieszczania się. Rona skill A, zmniejszony cooldown na wszystkich levelach. Sav pasywka, zwiększony bonus szybkości ataków za każdą jednostkę nastakowania. Scarf pasywka, zwiększony co sekundowy damage. I to by było tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się spodobało, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i ocencie filmy w komentarzu, a jeśli jesteś nowym widzem, to zapraszam do subskrypcji kanału i zaznaczenia ikonki dzwoneczka. A ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego i udanego dnia, do zobaczenia już wkrótce, cześć!